Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dawno się nie słyszeliśmy, naprawdę dawno powiem wam, nie mówiłem do mikrofonu przed komputerem. Nie wiem ile minęło od miesiąc, od mojego ostatniego filmu, w którym pożegnałem się tak naprawdę z wami przy zakończeniu swojej działalności jako let's player. Natomiast dzisiaj daję ten filmik z jedną prostą przyczyną. Potrzebuję Waszej pomocy. Potrzebuję Waszej pomocy przy wypełnieniu ankiety dotyczącej badań nad tematami związanymi z grami cyfrowymi szeroko pojmowanymi dotyczącymi też mojej tutaj książki, która jest już na ukończeniu. Będzie miała ponad 300 stron, z czego jestem dumny. I to był też jeden z głównych powodów, dla którego zakończyłem swoją działalność, więc jeżeli moglibyście teraz mi pomóc i wypełnić tą ankietę, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Potrzebuję jak najwięcej tak naprawdę respondentów do przeprowadzenia w miarę wnikliwych badań. Może nie na tyle dużych, by zaistniało prawo wie, tak zwanych wielkich liczb, ale wystarczających, by można było to wstawić spokojnie jako badania mm, naukowe. Dodatkowo jeszcze muszę też odwiedzić różne placówki szkolne, na uniwersytecie przeprowadzić tę ankietę i w, w, w kilku innych, myślę, że miejscach. Link do ankiety znajdziecie w opisie tego filmu. I zaraz pewnie też pojawiają, pojawią pytania, czy w takim razie wracam na YouTube'a. Słuchajcie, nie wiem, naprawdę jestem aktualnie na głodzie. Strasznie mi brakuje nagrywania filmów, straszliwie brakuje mi kontaktu z Wami i prowadzenia tego kanału. To było, moje, to było jednak moje hobby, z którym jak na razie najtrudniej mi się rozstać. Powiem Wam, że nawet takiego głodu nie mam w stosunku do moich figurek Warhammera, do gry Warhammera, do malowania tych wszystkich modeli. Jak właśnie do nagrywania filmów. Owszem, zdarza mi się wejść na Steama sobie pograć w jakieś tam cywilizacje albo w coś tam e, samemu, gdy nie mam co robić, ale jednak nie jest to to samo, co nagrywanie filmów, i w odpowiedzi na wasze pytanie, czy wrócę na YouTube, czy znowu zacznę nagrywać? Może. Nie wiem, zobaczymy. Na razie nie mam na to czasu, tak jak mówiłem, niestety moje obciążenie jest zbyt duże, aktualnie. Poza tym udało nam się z Agatą kupić e, mieszkanie. Podpisaliśmy już umowę przedwstępną i myślę, że tak do, do początku grudnia będziemy mogli się wprowadzić, a więc zamieszkamy wreszcie razem. Dodatkowo będzie trzeba to mieszkanie wyremontować, będzie trzeba urządzić to mieszkanie, więc dojdzie cała masa jeszcze rzeczy związanych z przeprowadzką i nawet jeżeli rozważałbym ewentualny powrót do nagrywania filmów, to byłoby to prawdopodobnie od nowego roku, od stycznia ponieważ teraz zbyt dużo będzie na głowie, zbyt dużo do, by, było, by przeszkadzało, a ja z kolei nawet prowadząc jakieś tam projekty nie byłbym w stanie zrobić tego spójnie, tak by no, siadać do tej gry powiedzmy i nagrywać ją z przyjemnością. Od odcinka do odcinka, prawda? Bo wiedziałbym, że cały czas mam coś za głową, cały czas coś muszę zrobić, cały czas coś tam będzie się działo za mną i mówiło, zajmij się innymi rzeczami. Masz ważniejsze rzeczy na głowie. Musisz się zająć innymi rzeczami, prawda? A to trzeba zrobić na ratę, a to trzeba, powiedzmy, no nie wiem, przejść się, zobaczyć meble i <grytanie> cokolwiek. A udało nam się dorwać naprawdę fajne mieszkanie. 70 metrów, więc jest to duże z gigantycznym salonem połączonym z kuchnią. Zrobimy sobie to tak meguśnie. Nie wiem, czy będę nagrał unboxing mieszkania, ale się zobaczę. Nigdy nie byłem zwolennikiem takich rzeczy. Wracając jednak do tak naprawdę głównego celu tego filmu. Poza oczywiście pozdrowieniem was i zapytaniem, czy wszystko u was dobrze, bo u mnie tak to chciałbym was poprosić o tą ankietę. Naprawdę bardzo mi bardzo pomożecie, jeżeli wypełnicie ją szczerze. No i cóż, do zobaczenia może w kolejnych filmach. Dzięki, trzymajcie się ciepło. Hej hej.